Czcigodni bracia kapłani, drodzy czciciele miłosierdzia Bożego, drodzy słuchacze radia Fara, drodzy internauci, drodzy bracia i siostry. Przychodzimy dzisiaj jak zwykle na spotkanie wiary. Jest to spotkanie, które domaga się tego warunku, że jeśli z wiarą przychodzimy, to wiemy, że mamy się spotkać z kimś bardzo ważnym w tym Kościele. Z jakimś przesłaniem, które jest skierowane do mnie, szczególnie do mnie. Do Kościoła całego przeze mnie, może do moich bliskich, do mojej rodziny, czy do kogoś, którego życie, zbawienie, może zdrowie, czy może szczęście, albo jakaś inna przygoda zależy od mojej modlitwy, od mojego wstawiennictwa, bo w Kościół to jest święta instytucja, w której świętość zapewnia Chrystus obecny. On jest głową, on jest warunkiem tego zjednoczenia w Duchu Świętym nas wszystkich. A my przecież ochrzczeni staliśmy się dziećmi Bożymi. Trójca Święta w naszym sercu zamieszkała. Sam Bóg chce nam powiedzieć, że jesteśmy ważni. Dzisiaj przychodzimy się spotkać więc z tym Słowem Bożym, które ma nam coś do przekazania. Ta pierwsza lektura, zresztą pięknie, ciekawie przeczytana, nam przypomina te pierwsze chwile po zesłaniu Ducha Świętego, pierwsze posłanie, posługiwanie apostołów i słyszymy tam, że właśnie, że tych apostołów, którzy głosili Chrystusa, a nawet czynili cuda, wypraszali łaski, cudowne łaski, uzdrowili paralityka w imię Jezusa. Nasza modlitwa też może czynić cuda, chociaż nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę. I nie zawsze, dopiero po latach niekiedy sobie uświadomimy, że to było niezwykłe wydarzenie, że tak zaistniało, że to się tak rozwinęło, tak się udało. I słyszymy dzisiaj, że jednak tych apostołów prześladowali i ubiczowali. I ciekawa rzecz, że oni odchodzili po tym ubiczowaniu, po tym zakazie przemawiania w imię Jezusa, zwolnili ich tam, ale tak to zakazali, ubiczowali, odchodzili i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. A może to jest znak rozpoznawczy chrześcijanina, człowieka wierzącego, że ma cierpieć dla imienia Chrystusa. Jeśli nie cierpię, nie ponoszę ofiary, jeśli mnie nie wyśmiewają, jeśli nie idę pod prąd współczesnym myślom, tendencjom, modom, jeśli to może jednak przestaję, właśnie nie cierpię i przestaję być wyznawcą, właściwym wyznawcą Chrystusa. I jakieś dobro się umniejsza, jakieś dobro się nie realizuje. To jest ważne pytanie, czy ja chcę spotkać naprawdę i przyjąć to Słowo Boże skierowane do mnie. A przecież jesteśmy zgromadzeni w Jego imię. A On powiedział, że jeśli się dwóch albo trzech gromadzi w Jego imię, tam On jest pośrodku nas. Czyli to On mówi do mnie. To Słowo jest skierowane do mnie i do każdego z nas. To bardzo ważne, ale to jest piękne, że my jesteśmy zaproszeni, żebyśmy byli współpracownikami Boga w ważnych sprawach, w dobrych sprawach. To myślę też, że trzeba, żebyśmy nabrali nowego sensu w naszym życiu. Nie ma żadnej sprawy jakiejkolwiek, która by była nieważna, która byłaby przypadkowa, czy cierpienia, czy wyzwania, czy trudu, czy sukcesu. Jeśli my sobie to uświadomimy, to, że jesteśmy tak blisko Boga i że Chrystus jest blisko nas, to inaczej to życie będzie wyglądało. Będziemy mieli nowe motywy do znoszenia tego wszystkiego, że to się nie marnuje. Nawet każda modlitwa podjęta właśnie we wspólnocie czy za kogoś, to nie jest zmarnowany moment.
czy chwila. Myślę, że to bardzo ważna rzecz, żebyśmy umieli być ludźmi radosnej wiary, radosnej, ochotnej służby. Mówi Pismo Święte, ochotnego dawcę Bóg miłuje, ochotnego dawcę modlitwy, ochotnego dawcę kubka wody, ochotnego dawcę uśmiechu do drugiego człowieka. To jest bardzo ważne. Dzisiaj myślę też, że przeżywamy taką szczególną okazję spotkania z tymi ludźmi, którzy w trudnych czasach, bardzo trudnych czasach, starsze pokolenie, najstarsze pokolenie jeszcze pamięta dzięki rodzicom. Ja pamiętam dzięki moim rodzicom trudy tej wojny jako dziecko. Chociaż urodziłem się właściwie na początku II wojny światowej, ale to pamiętam, mam sceny, jeszcze pamiętam Niemców i Rosjan, którzy się pojawiali, ale to są wspomnienia dziecka bez treści ogólnie, a treść nieszczęść wojennych przekazywali nam rodzice. To były straszne czasy. Pomyślmy, że za nic wychodziły prawa i prześladowano ludzi. Żydów za nic prześladowano, za to, że byli Żydami. I za to, że ktoś im pomógł, skazanym na śmierć, na wyniszczenie, byli skazywani na śmierć ci ludzie, co pomagali. To jest właśnie, to nie były żarty i to, o tym wszyscy wiedzieli, bo to były oplakatowane, tak jak dzisiaj przed wyborami, to wszystkie drogi były oplakatowane ogłoszeniami, że Frank, gubernator z Krakowa, za pomoc Żydom, jakąkolwiek pomoc, nie tylko przechowywanie, za pomoc Żydom śmierć. A jeśli też kto wie, że ktoś przechowuje, a nie powie, nie doniesie, nie zaszpicluje, to śmierć. I zobaczcie, w tej podkarpackiej wiosce znalazło się kilkadziesiąt rodzin, które przechowywały Żydów. Zanim zamordowano Ulmów te trzy rodziny Żydów w rodzinie i Ulmów i ich, to przecież przynajmniej dwa razy dokonano już morderstwa Żydów w samej Markowej. A Ulma nie wyrzucił. Ulmowie mimo własnych trudności, w których się znajdowali, przecież oni się szykowali do wyjazdu. Kupili już kilka hektarów ziemi na wschodzie, bo tam wyprzedali się, mieli maleńką chatynkę, którą zamierzali przenieść jako tymczasowo tam na wiosnę. Wybuchła wojna, nie zdążyli. Mieli jedną izbę tylko i w tej izbie mieścili się oni i ich dzieci. I przychodzą teraz Żydzi, trzy rodziny z trzech rodzin. I trzeba ich przyjąć. I to nie na dzień, nie na noc. Około półtora roku byli przechowywani. Pomyśleć właśnie, to jest tak, jak to było możliwe. A jednak było możliwe. Bo znaleziono potem, do dzisiaj pokazują w Markowej książkę Pisma Świętego, gdzie o miłosiernym Samarytaninie jest pod przypowieść i jest podkreślone, napisane przez Ulmę i Wiktorię tak i czerwonym podkreślone jest to. Właśnie trzeba okazać nawet nieprzyjacielowi, Żyd z Samarytaninem nie miał nic wspólnego, był nieczysty jak się spotkał. Musiał iść do oczyszczenia, a jednak właśnie Samarytanin się tym Żydem zajął, a nie Żyd przechodzący, pominął. Myślę, że to jest wielkie przesłanie także dla nas, żebyśmy zobaczyli, że my też dzisiaj mamy, nie ma takiej trudnej sytuacji, w której ja nie miałbym obowiązku pomocy i nie mógłbym pomóc drugiemu człowiekowi.
jakiś sposób, czy współczuciem, czy czasem poświęconym, czy ręką wyciągnięto, czy załatwieniem jakiejś pomocy, sprawy załatwieniem. To jest bardzo ważne, że do istoty chrześcijaństwa należy żyć według wiary, według wskazań, według przykładu Jezusa, który podejmują święci ludzie. Myślę, że to bardzo ważna rzecz, żebyśmy zobaczyli, że tu w tym chrześcijanin ma naśladować Boga. Chrześcijanin ma wzór Chrystusa. To jest nasz wzór. Nie drugi człowiek nawet, nie jak drugi człowiek święci, rodzice nasi, jeśli dobrze czynią, no to mamy wzorzec, że to jest możliwe. Jeśli im się udało, to i mnie się uda. Jeśli im Chrystus pomagał, to i mnie będzie pomagał. Przecież On jest wszechmocny, jest moim przyjacielem najbliższym. Umarł za mnie na krzyżu. Umarł i zmartwychwstał, żebym ja mógł mieć pomoc Ducha Świętego, Jego obecność w różnych sprawach. To jest rzeczywistość. Ofiarowuje się w Najświętszej Eucharystii Ojcu Niebieskiemu za nas i umacnia nas swoim ciałem rzeczywistość. Sobór Trydencki wielokrotnie podkreślał, w Najświętszym Sakramencie jest Chrystus obecny, vere, czyli prawdziwie, realiter, rzeczywiście i sakramentaliter, sakramentalnie. Chrystus jest obecny, dostępny przez oczy wiary, sumienie, wiarą Go poznajemy. Bo po zmartwychwstaniu, wiemy, że po zmartwychwstaniu nie mogli rozpoznać Chrystusa ani apostołowie, ani Maria Magdalena, ani Tomasz, ani inni, dopóki nie uwierzyli, bo oni oczekiwali Jezusa tego właśnie, że On ma się w takiej formie przedstawić, czy wina. A On im domagał się wiary. Teraz po śmierci i zmartwychwstaniu widzimy Go wiarą obecnego w naszym życiu, na moim sercu. On jest w Komunii Świętej. Ja Go przyjmuję prawdziwie, chociaż nie oczyma ciała, ale oczyma duszy. Wiarą Go poznaję i to jest Jego obecność. Myślę, że to bardzo ważna rzecz. I zobaczmy, Pan Jezus, dzisiejszy cud opisany u świętego Jana, który ksiądz dziekan przeczytał tę relację, to przecież jest też przygotowanie do tego, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Są zgromadzeni, jest tłum, słuchają Jezusa. Potem okazuje się, że Pan Jezus się nad nimi lituje, bo widzi, że są głodni, wysłuchali z zapałem i pyta, no dajcie im chleba, umocnijcie im, ale pięć placuszków, pięć chlebków małych, takie, to właśnie podpłomyk by można to nazwać. Na 5000 ludzi nie starczy i dwie rybki, bo ma chłopiec jakiś, sprzedaje to. Każcie ludziom usiąść i rozdawajcie. Okazało się, że przynoszą potem jeszcze resztki w koszach, się nie mieszczą z tego, co zostało. Ale Pan Jezus dokonuje tego cudu. Potem się będzie odwoływał, zapowiadając Eucharystię, ustanawiając Najświętszy Sakrament, że właśnie, że nakarmił tysiące w cudowny sposób. Nas każdego swoim ciałem karmi. I chcę, żebyśmy właśnie próbowali zrozumieć, że też mamy Go naśladować. Naśladować właśnie tę Jego cechę, bo miłości, a nawet więcej, miłosierdzia. Bo miłosierdzie to jest coś, co jeszcze bardziej jest w relacji do sprawiedliwości. Normalnie ludzie mówią, że no ty jesteś dobry dla mnie, to ja będę dobry dla ciebie. Pan Jezus mówi, nie, to za mało. Ja mam ciebie nie tylko być wzajemnie dobry, ja mam ciebie kochać, nawet nie przyjaciół, którzy mi krzywdę zrobili, ja mam mu okazać miłosierdzie. Obcemu mam okazać, bo to jest Chrystus, który przychodzi umierać za grzeszników. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy zobaczyli, że dzisiaj Kościół odkrywa to miłosierdzie.
Tu macie tutaj czczone relikwie świętej Faustyny, przyjęliście, jest ona też tu właśnie w tym obrazie. Panu Jezusowi zależało i dlatego przyszedł na ziemię, potem się objawia i to miłosierdzie przekazuje. Ojciec Święty Jan Paweł II swoją encyklikę o miłosierdziu Bożym napisał bardzo szybko po tym momencie, jak został papieżem. Pierwszo napisał o Chrystusie, Redemptor Hominis, o Zbawicielu i zaraz zaczął pisać natychmiast, właściwie zaraz w drugim roku, a opublikowali je w 80 roku, Dives in Misericordia. Bóg jest nieskończony, nie do wypowiedzenia jest Jego miłosierdzie, jest boski w miłosierdziu, jest Bogiem w miłosierdziu. Myślę, że to bardzo ważne. W tej encyklice papież przypomina, że dzisiaj przyszły czasy trudności i papież niejednokrotnie mówi na przykład, że nie grozi nam dzisiaj państwo wyznaniowe, ale zagraża nam kłamstwo udające prawdę i grzech udający dobro. Potem przypomina, że zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne czyhają na człowieka. Zakłamanie prawdy, zakłamanie podstawowych praw zbawczych, religii. Potem dzisiaj czytamy, że zaciera się poczucie grzechu i poczucie Boga zaciera się. Jeśli człowiek nie chce uznać grzechu, który tylko przebacza Bóg, to się zaciera, oddala się od Boga. Dlatego nieraz jak ja jeździłem tam na spotkania do Rzymu, na różne zebrania, papież zawsze zapraszał do siebie, to często z reguły pytał, czy ludzie w Polsce chodzą jeszcze do spowiedzi. To zdawałoby się to grzesznicy, czy są grzesznicy w Polsce? Nie, każdy człowiek jest grzesznikiem. Jeśli chodzi do spowiedzi, to jest wiara, bo my ciągle wiemy, że my mamy zawsze z czego się poprawiać. Tylko zarozumialcy, z tupetem ludzie, ateiści, oni nie mają siły i odwagi spojrzeć prawdę w swoje sumienie, spojrzeć oczyma prawdy Boga samego w swoje sumienie, pokonać grzech. To jest właśnie siła, którą dzięki wierze, dzięki kontaktowi z Chrystusem mamy. Myślę, że to właśnie to jest bardzo ważne. Myślę, że dzisiaj w Polsce też są te zagrożenia, o których mówi nam papież. Ciekawa rzecz. Papież Franciszek, jak przyjechał do Polski na ten Dzień Młodych, który się odbył w Częstochowie, potem był w Krakowie i postawili mu pytanie, jakie są zagrożenia. I on powiedział na Wawelu tak. Jedną z tych kolonizacji ideologicznych, kolonie mieli imperialne państwa, mieli kolonistów, niewolników tych tam traktowali. Więc to jest jedno z kolonizacji ideologicznych jest, trzeba powiedzieć jasno, z imienia i nazwiska papież mówi. To są jego słowa, papieża Franciszka. To jest gender. Dzisiaj dzieci w szkole, właśnie dzieci chce się uczyć w szkole, żeby każdy mógł zmieniać swoją płeć. Nie akceptuj nawet trudności, czy jakie ci się jawią wątpliwości, zmieniaj od razu. Nawet dzieci teraz, jeśli dzisiaj widzimy, to jest błąd. Trzeba dziecko i człowiekowi każdemu uczyć pokonywać siebie i iść za sumieniem, a nie uciekać od trudności, pokonywać trudność. I to jest tak właśnie, która jest promowana, ta kolonizacja ideologiczna, popierana również przez bardzo wpływowe kraje. I to jest dzisiaj straszne. To jest epoka grzechu wobec Stwórcy, mówi papież Franciszek. Przypomina słowa też naszego papieża, który widział atak na kulturę naszej ojczyźnie. Dzisiaj też to przeżywamy. W szkole chce się wprowadzić
i na siłę wprowadzić rozbudzenie płciowych zainteresowań u dziecka. To jest przestępstwo. Dziecku na jego poziomie trzeba pomagać przezwyciężać. Pigułkę już dzisiaj uchwalają, walczą. Aborcję, zabić. To jest wróg, który się z miłości ma urodzić między dwojgiem ludzi. To jest wróg? To dziecko niewinne? Nie, bo straszne słowa i straszne nastawienie. Myślę, musimy zrozumieć, że to jest nasza odpowiedzialność tworzyć atmosferę wierności Bożym przykazaniom. Myślę też, że to, co się dzieje w świecie, popierajmy dobrych. Miejmy uwagę modlić, miejmy odwagę mówić o tym, że to nie jest właściwe. To nie jest mieszanie się do polityki. Kościół musi imieniem Chrystusa przestrzegać, że polityk musi być podporządkowany moralności. W tych krajach widzimy, gdzie już dzisiaj uchwalają na Zachodzie, niby postępowi, że konstytucja gwarantuje zabicie dziecka poczętego. To znaczy, a dzisiaj nasi też politycy straszą, że jeśli gdzieś ktoś nie zechce wykonywać tych zabójstw dziecka poczętego, to odmówi się pomocy, szpitalom się zabierze pomoc. To jest nowoczesność? Ja nie chcę żyć w takim państwie, gdzie się dobrowolnie zabija niewinnych ludzi. Gdzie potem przyjdzie moment, po sprowadzeniu, już widzimy w tych niektórych krajach, że się wprowadza eutanazję. Starzec to już, no, ja już bym dawno, co prawda tęsknię za Panem Bogiem, ale mam nadzieję, żeby jeszcze się bardziej zbliżyć do Pana Boga, się pełniej nawrócić, że zanim przejdę do wieczności. Mamy prawo żyć i korzystać z pomocy w starszym wieku. Przecież uchwalają eutanazję. Są kraje, gdzie 80% już ludzi umierać zaczyna przez eutanazję. Wspierane umieranie, bo po co człowiek nieużyteczny ma żyć? Trzeba go wyeliminować. A on jest bardzo użyteczny. Stary człowiek jest potrzebny, żeby przekazywał doświadczenie, żeby dzielił się obecnością swoją z innymi, może jeszcze wiele uczynić. Kończę już, bracia i siostry, tym podziękowaniem, tym wszystkim, którzy chcą szerzyć miłosierdzie Boże i chcą wypraszać miłosierdzie Boże światu, bo ten grzech się rozlewa i nie dziwmy się, że dzisiaj jest wiele tej nienawiści, bo ludzie odchodzą od Pana Boga. Trzeba, żebyśmy my czynili miłość, żebyśmy też z Jezusem jednoczyli się w ofierze, w Najświętszej Eucharystii, w modlitwie wspólnej, razem z Chrystusem, żebyśmy prosili o miłosierdzie, o opamiętanie dla tych, którzy nie chcą uznać własnych słabości, własnych grzechów, a chcą ten grzech rozprzestrzeniać, zamiast zachęcać ludzi do pokonywania siebie, do wydobywania z własnych serc dobra, które tam jest zasiane. Tak jak jest możliwość zła, tak w naszych sercach jest możliwość dobra. I to jest piękno życia, które niech będzie też pięknem świadectwa w naszej rodzinie, w naszej parafii, w naszym sąsiedztwie, w naszej szkole, w naszym zakładzie pracy. Amen.